zespół akrobacyjny Orlików honorowany medalem Benemerenti Civitas Radomiensis, dobrze zasłużonemu społeczeństwa Radomia. W Radomiu trwają 10. spotkania z kulturą żydowską Ślad. W resursie można oglądać obrazy przeszłości Tadeusza Heinricha. Pokażemy także kolorowe ekrany dźwiękochłonne przy obwodnicy południowej. Piątek, 20 kwietnia, Dariusz Osiej. Witam Państwa, zapraszam na Teledziennik. Zespół akrobacyjny Orlik z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu został uhonorowany medalem Benemerenti Civitas Radomiensis. Medal liderowi zespołu majorowi Dariuszowi Stachurskiemu wręczył prezydent Radomia Radosław Witkowski. Tak honorowe i prestiżowe wyróżnienie ma związek z jubileuszem 20-lecia działalności radomskich Orlików. Uhonorowanie zespołu akrobacyjnego Orlik medalem Benemerenti Civitas Radomiensis miało miejsce podczas piątkowych obchodów 20-lecia działalności zespołu. Prezydent miasta Radomia w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta decyzją nr 6 z 2018 nadaje zespołowi akrobacyjnemu Orlik medal Benemerenti Civitas Radomiensis. Proszę Państwa, to jest najwyższe samorządowe oznaczenie w Radomiu, jakie przyznaje prezydent miasta. Jestem dumny, że jestem tym prezydentem, który może to niezwykłe, honorowe oznaczenie zespołowi akrobacyjnemu Orlik. Medal w imieniu zespołu odebrał major Dariusz Stachurski, jego lider. To, co robi zespół dzisiaj, jest kontynuacją tych umiejętności, kontynuacją pracy, którą 20 lat temu zaczęli pierwsi piloci, którzy wstąpili, utworzyli i rozpoczęli loty w zespole Orlik. Współtwórcą zespołu akrobacyjnego Orlik, jego pierwszym liderem był pułkownik Andrzej Sowa. Czas przemija, nie wiem kiedy te 20 lat minęło, bo to było tak dosłownie mgnieniem oka. Cieszy mnie to, że zespół dalej istnieje, że się rozwija, coraz lepsze samoloty są i że latają. Miło mi jest popatrzeć, ja mieszkam bardzo blisko przy lotnisku, więc tak jak mówię, obserwuję ich treningi. Niejednokrotnie dzwonię do kolegów, że coś tam jest nie tak, ja bym to poprawił albo coś zmienił. No żyję tym, żyję jeszcze. Zespół akrobacyjny Orlik powstał w 1998 roku w bazie na lotnisku na Sadkowie. Orliki tworzą jedną z najlepszych grup akrobacyjnych w Europie. Członkami zespołu są instruktorzy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Jak już informowaliśmy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2 miliony złotych na budowę w Radomiu drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Lobbingiem na rzecz tej inwestycji pochwalili się radomscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Ale wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik mówi, że nie lubi, jak ktoś chwali się czymś, czego nie zrobił. Drugi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie mieścił się przy ulicy Wjazdowej. Miasto ma otrzymać na ten cel ponad 2 miliony złotych z funduszy unijnych. Projekt znalazł się na liście rankingowej opublikowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lobbingiem na rzecz tej inwestycji pochwalili się kilka dni temu radomscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Czynimy to jako posłowie ziemi radomskiej: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Marek Suski, Dariusz Bąk, marszałek Karczewski, Stanisław Karczewski, marszałek Adam Bielan. Jako zgrana grupa robimy wszystko, aby jak najwięcej środków budżetowych czy okołobudżetowych pozyskać dla mieszkańców Radomia. Ale słowom ministra Wojciecha Skurkiewicza zaprzecza wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Jeżeli ktoś pomaga mieszkańcom Radomia, naszemu miastu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czy także w inny sposób, ja zawsze bardzo nisko się pokłonię i za to będę dziękował, ale jeżeli faktycznie tej pracy nie wykonuje, a potem, że tak powiem, przypisuje sobie zasługi, to oceniam taką postawę bardzo negatywnie. Według wiceprezydenta Jerzego Zawodnika pozyskanie unijnego dofinansowania na drugi PSZOK w Radomiu to zasługa dwóch osób. Pani Agnieszka Korczak, zastępca dyrektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa i pani Katarzyna Bernat, kierownik Wydziale Funduszy Unijnych i Strategii. To właśnie te dwie panie w szczególności przyczyniły się do przygotowania projektu w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Obecnie w Radomiu działa tylko jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który mieści się przy ulicy Witosa. Drugi ma służyć przede wszystkim mieszkańcom południowej części miasta. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ponad 3 miliony złotych. Wystawa malarstwa Tadeusza Heinricha to kolejny punkt programu 10 spotkań z kulturą żydowską Ślad. Ekspozycja nosi tytuł Obrazy przeszłości i nawiązuje do historii Radomia. Thank you.
Obrazy przeszłości to rodzaj wspomnień z dzieciństwa Tadeusza Heinrycha. Autor prac urodził się w Kurowie, potem mieszkał w Radomiu. Jego sąsiadami byli właśnie Żydzi. Chodził do sklepu, który oni prowadzili, do piekarni, do mięsnego. Byli jego sąsiadami i nagle został świadkiem ich zagłady, ich rozstrzeliwań, prowadzenia w pochodach na śmierć. Wszystko to wywarło na przyszłym artyście ogromne wrażenie. Jak mówi kurator wystawy, autor prac, będąc już dorosłym człowiekiem i twórcą, postanowił spisać za pomocą pędzla swoje wspomnienia. Tadeusz Heinrych chciał przypomnieć klimat miejsc, w których żyła społeczność żydowska. Tu wprawdzie nie ma prac drastycznych, tych, które opowiadają o zagładzie Żydów. Tam nie ma koloru. Świadomie pokazując czasy przedwojenne, ewentualnie czasy getta, bo tu też Państwo widzicie fragmenty getta, przynajmniej tu przy ulicy Wałowej czy na Glinicach, to już jest wprowadzony kolor. Obrazy przeszłości to specyficzna lekcja historii, lekcja, która zmusza do refleksji. Wspaniała lekcja historii, dlatego że wszystkie nasze działania związane z tymi spotkaniami z kulturą żydowską pokazują, że byli to nasi sąsiedzi, którzy tu żyli, mieszkali, mieli swoje plany na życie, tak jak i my. I po prostu historia brutalna to wszystko przerwała. Tadeusz Heinrych był autorem 50 wystaw indywidualnych. Jego pracę można było obejrzeć na prawie 200 zbiorowych prezentacjach. Uprawiał malarstwo, grafikę i rysunek. Zmarł w 2013 roku. Wystawa Obrazy przeszłości będzie czynna do 6 maja. Kilka ekranów dźwiękochłonnych przy obwodnicy południowej Radomia zyskało nową jakość. Zostały pokryte za zgodą Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przepięknym muralem. Od kilku dni kierowcy jadący obwodnicą południową, a konkretnie przez skrzyżowanie ulic Jacka Kuronia i Anny Walentynowicz, mogą zobaczyć przyozdobione kolorowym muralem ekrany dźwiękochłonne. Do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zgłosił się radomski artysta, absolwent radomskich szkół pan Dariusz Michalczyk i stwierdził, że na własny koszt chce upiększyć teren radomskiej obwodnicy południowej u zbiegu Kuronia i Walentynowicz. Przedstawił nam projekt, ten projekt został zaopiniowany pozytywnie. Prace nad muralem trwały miesiąc. My oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju tego typu propozycje. Jeżeli ktoś znalazłby miejsce i chciałby w taki sposób upiększyć Radom, to oczywiście zapraszamy, wystarczy zgłosić się do nas, przedstawić konkretny projekt, jeżeli zostanie on zaopiniowany pozytywnie. Autorem malowidła jest radomianin Dariusz Michalczyk, absolwent Liceum Plastycznego w Radomiu oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Już w niedzielę, 22 kwietnia, teren Automobil Klubu Radomskiego wypełnią zabytkowe auta z całej Polski. To będzie inauguracja sezonu 2018 radomskich klasyków. Tradycyjnie już radomskie klasyki sezon rozpoczną wystawą zabytkowych aut. Od paru lat do Radomia na imprezę przyjeżdżają klasyki z całego kraju. W ubiegłym roku na rozpoczęciu sezonu pojawiło się około 220 samochodów, z czego blisko połowa to byli przyjezdni. W tym roku radomskie klasyki liczą na rekord. Możemy się spodziewać około 300 zabytkowych pojazdów, począwszy od rowerów, przez motocykle, motorowery, samochody, do ciężarówek i pojazdów wojskowych, także każdy znajdzie coś dla siebie, pełen przekrój, od czasów przedwojennych do początku lat 90. Zapraszamy, świetna impreza, myślę, że każdy mieszkaniec naszego miasta powinien tam zawitać. Na wystawie zobaczymy m.in. pojazdy wojskowe z grupy militarnej Pilica. Nie zabraknie również zagranicznych, unikatowych aut. Ciekawostką będą zabytkowe rowery. Na terenie Automobil Klubu przy Warszawskiej pojawią się bowiem przedwojenne rowery z Radomskiego Stowarzyszenia Retrocyklistów Sprężyści, czy nieco młodsze, ale też zabytkowe jednoślady ze Stowarzyszenia Radomskie Składaki. Proszę bardzo. Tu obok legendarnych rowerów, takich jak choćby Romet Sokół czy Wigry, zobaczymy te wyprodukowane w radomskich zakładach Łucznik. Miejsce wystawy, czyli Automobil Klub Radom, to nie przypadek. W tym roku instytucja obchodzi 60-lecie działalności. Współpracujemy po raz pierwszy ze sobą i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana przez kolejne lata. Dlatego, że widzę, że jest spore zainteresowanie zarówno ze strony samych posiadaczy aut klasycznych do odwiedzenia naszego obiektu, jak również fanów motoryzacji, którzy są gotowi obejrzeć te auta z bliska, czy na naszym torze, czy po prostu móc przejść obok nich. Dla uczestników wystawy organizatorzy przygotowali nagrody specjalne i wyróżnienia.
Nagrody przygotowujemy sami, bo robimy je własnoręcznie. Nagrody będą w różnych kategoriach. Będą trzy nagrody w konkursie elegancji, najstarsze auto z lotu, Freshtimer, Felga, czy najbardziej oryginalny pojazd z lotu, ale w tym roku jeszcze jest parę takich nagród, które przygotowujemy specjalnie na tą okazję. Ponadto każdy klasyk na wjeździe otrzyma też pamiątkowy pakiet startowy. Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia, na miejscu nie zabraknie food trucków czy stoisk o tematyce motoryzacyjnej. Rozpoczęcie sezonu radomskich klasyków już w niedzielę na terenie Automobil Klubu Radom przy Warszawskiej. Start o 12:00. Wejście na teren wystawy jest bezpłatne. To wszystko w Teledzienniku, ale w programie Telewizji Dami mamy jeszcze dla Państwa nowy odcinek magazynu województwa mazowieckiego. Za chwilę sport i pogoda. Z mojej strony to już wszystko. Życzę Państwu miłego, spokojnego, no i oczywiście ciepłego weekendu. Do zobaczenia.